Mateusz, podpowiedz mu coś tam w SMS-ach, jak cały czas piszecie. Mateusz powiedział, że nie piszecie, ale... A to może ale... jak od razu tutaj jesteś, to już nie będziesz mnie zaczepiał w wywiadach, tylko wypowiesz, czemu mnie wyciszyłeś w programie, kanale sportowym, jak dzwoniłem. Słucham? Chciał Mateusz podejść do mikrofonu? Raz, dwa, masz Mateusz. Mnie Borek chyba nie lubi, zawsze tak na mnie patrzy z pogardą, ale ja się o nim wypowiadałem. Nie przepadam za Borkiem, Borek dla mnie to taki śliski pseudogangus i pokazał Zostanowskim, kurwa, oblicze, nie? No nie przemawia do mnie ten ziomek. Ja cię w ogóle nie... To kto mnie wyciszył? Ja w ogóle nie miałem na słuchawce reżyserki, tylko Maciej. No ale w telefonie miałeś. Ale co miałem w telefonie? No widać na tym programie, że w ogóle nie siedzisz na telefonie, a jak jest telefon ode mnie, to cały czas na telefonie pisz. W ogóle to był mój pomysł, żeby do ciebie zadzwonić, więc jaki byłby sens, żebym no, ja... No właśnie nie wiem, to czemu ja mówią, że ja się rozłączyłem, a was słyszałem cały czas. O, Kasiusza chyba rozłączyło. Czyli ja słyszę i mówię, a widzę, że mnie nie słychać. Prawdopodobnie był jakiś problem techniczny między tobą a reżyserką. To czemu nie zadzwoniliście jeszcze raz? Jeszcze raz ci tłumaczę, ja nie miałem kontaktu z reżyserką, tylko miał prowadzący Maciek. Ja byłem w tym programie go. Ja tego programu nie prowadziłem i nie byłem jakby na drucie tak zwanym z reżyserem. W swoim programie jesteś gościem, dobra. To nie był mój program, to był program kanału sportowego. Jeśli sobie oglądasz czasem kanał sportowy, jak masz czas, między montowaniem... Ale jesteś jednym z wspólników. No jestem jednym... Kasiusz właśnie pomylił odwagę z odważnikiem w tym momencie. Zaraz mu Borek to kurwa wytłumaczy. Ze wspólników, ale nie każdy program prowadzę. Ponieważ zawsze uznaję, że w moim programie czy w moim kanale mogą wypowiadać się wszystkie strony. Nikomu nie zabieram szansy wypowiedzenia się, argumentacji. Nawet jeśli kogoś nie lubię, nie szanuję, nawet jeśli z mi jest nie po drodze, to dla normalności programu, dla rzetelności programu daję szansę wypowiedzenia się kilku stronom. Gdybym patrzył na robienie telewizji czy internetu troszeczkę inaczej, mógłbym na przykład zamówić sondę samych nieprzychylnych tobie ludzi i nie dałbym ci w ogóle szansy wypowiedzenia się. Natomiast czegoś takiego w ogóle nie było. Mnie to w ogóle nie... Tak bym się obronił. Ale mnie to w ogóle nie interesuje. Ja do ciebie powiem ci tak, dopóki nie posłuchałem twoich kilku wywiadów, gdzie zacząłeś mnie zaczepiać, to ja w ogóle do ciebie nic nie miałem. Ja nawet czułem do ciebie dużą sympatię jako do człowieka, któremu wydaje mi się, bo zjadała sporo talentu do tego sportu. To ty sobie musisz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego gdzieś się zgubiłeś, dlaczego prowadziłeś swoje życie przez jakiś czas nie do końca profesjonalnie, bo wydaje mi się... Czym ja się zgubiłem niby? No wydaje mi się, że... Ja walczę na największej arenie i dzięki mnie Adamek walczy na tej największej arenie, a przez 47 lat tego nie osiągnął, tylko dopiero walką ze mną osiąga to, że walczy na największej arenie w Polsce. Kasiusz, masz prawo mieć swoją optykę na tą sprawę. Wydaje mi się, że do końca tak nie taka było. Taka jest prawda, tak nie, no, taka nie jest prawda, bo muszę ci powiedzieć, że ta nowa organizacja, która za chwilę będzie debiutować, ona miała debiutować dokładnie 18 lipca w hali w Szczecinie i pierwsze nasze ustalenia z Fejmem. Mam nadzieję, że tutaj Wojtek, Rafał, 19 lipca. Krzysiu, czy 19 sierpnia miała się odbyć. Lipca. 19 lipca. Lipca. Miała się najmniej Rafał do mnie dzwonił. No, miałeś tam, nie wiem czy wiesz, toczyć eliminator do walki z Adamkiem, a my mieliśmy to oceniać z wysokości trybun. Ostatecznie rozmawialiśmy biznesowo i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tego eliminatora, tylko że zestawienie dwóch postaci, jednej pochodzącej z zawodowego sportu już kilka lat po karierze i drugiej osoby kontrowersyjnej z zasięgami budzącej zaufanie, będzie to... Patrzcie, jakie to życie jest, kurwa, przewrotne. Co by nie mówić o Borku? Można lubić, można nie lubić, ale człowiek, który osiągnął duży sukces, człowiek przedsiębiorczy, bardzo dobry komentator. Kto ogląda mecze, ten myślę, że potwierdzi, że chłop i głos, i talent jakiś tam posiada do tej komentatorki. I też osoba, która reprezentuje wielu wybitnych sportowców, Adamka między innymi, tak? A obok dziewczyna, która wystarczyło, że pokazała brak szacunku do siebie na streamie innego youtubera. I siedzą, kurwa, w tych samych rzędach. Piękne. To lepsze od razu, żeby nawet nie ryzykować twojej porażki z tym rywalem, z którym miałeś się nie wiem, w czym kontrowersyjnej, bo ja mówię tylko o faktach, to bardziej kontrowersyjny jest Tomasz. Znaczy... Możesz zobaczyć to sobie u mnie na kanale Grzechy Adamka i wtedy niech ludzie ocenią, kto jest. Słuchaj, ale ja myślę, że wiesz co, ja myślę, że to jest tak. Po pierwsze, nie ma co ukrywać. Masz przewagę wygadania na Tomkiem i wydaje mi się, że każdy oglądający wasze takie potyczki słowne zdaje sobie z tego sprawę. Po drugie, jako człowiek, który jest oblatany w internecie, bo myślę, że Tomek jeszcze rok temu to nie był w stanie sobie zainstalować Instagramu i napisać posta i dopiero w ostatnich miesiącach zaczął się tymi sprawami trochę interesować. Dobrze, że za niego to robisz. Ja nie robię tego za niego. I widzisz, i znowu masz jakąś dezinformację albo złego informatora, bo on to robi sam, albo pomaga mu Piotrek, który tutaj kręci, albo pomagają mu ludzie, którzy no, są fajnie, dookoła. Że ma ludzi, którzy mu pomagają. Ja na pewno się jego Instagramem nie zajmuję, nie mam kodów, nie mam na to czasu. Natomiast zmierzam do tego, że zdajesz sobie sprawę, że zawsze można materiał
miał tak zmontować, żeby przedstawić określone treści. Ja nie powiem, że Tomek się nigdy... Poczekaj, ja nie powiem, że się Tomek nigdy w życiu nie zgubił. Ty się zgubiłeś w życiu, on się zgubił, ja się zgubiłem. Czym ja się zgubiłem? No myślę, że jak sobie dokonujesz jakiejś weryfikacji i podsumowania życia co jakiś czas, no nie wiem, może jesteś za młody, jeszcze nie doszedłeś do takiego stanu i do takiego momentu, żeby czasami myśleć o swoim życiu kompleksowo, tak generalnie. Cały czas myślę. Myślisz? Cały czas, odkąd wszedłem do Fame'a, jestem na szczycie. Ale poczekaj. Ta walka to udowadnia. Ale zostaw to, co było przed Fame'em, bo na twoje szczęście pojawiła się organizacja freakowa, która stworzyła taki świat dla ludzi, którzy mają trochę talentu do sportu, bo niewątpliwie go masz, którzy mają trochę odwagi, którzy mają trochę umiejętności, a przy okazji potrafią się odnaleźć w takiej rzeczywistości. Natomiast wcześniej... Ja pokazuję to od 5 lat, bo odkąd dołączyłem, cały czas jestem na szczycie. Ale jeśli cofniemy się 10 lat wstecz, no to myślę, że na przykład ze swojej przygody pięściarskiej, bo nie nazwę tego karierą, mogłeś wycisnąć więcej. Co na przykład, skoro w Polskim Związku tak oszukują? Ja boksowałem, pracowałem w wakacje, żeby zarobić 500 zł na stację i 500 zł na jedzenie miesięcznie, a to, że oszukiwali mnie, a ja trenowałem 2 razy dziennie, to po prostu zostawiłem ten boks i bardzo się z tego cieszę, że skończyłem po 5 latach, pomimo, że mój trener Marek Robak mnie bardzo namawiał na zawodowstwo, to się cieszę, że jednak odpuściłem i dzięki temu potem Kasiusz, się pojawiła... Kasiusz, to poszliście dwoma drogami. Ty poszedłeś we friki, Tomek też mógł jechać na Igrzyska Olimpijskie. I spotykamy się u mnie we frikach. I po co mi ta kariera, ale... skoro on upadł na dno, bo jeszcze niedawno mówił, że to jest dno i upadek człowieka, a dołączył tutaj, do mojego świata. Panowie, ja bym chciał się tylko teraz wtrącić. Ja myślę, że ostatnie słowo. Prowa nie zmienia poglądów, to nie jest moja konferencja. Tak. Często. Tutaj... No ja bym tylko jeszcze zapytał, bo wyzwaniasz do moich kolegów. Ostatnie pytanie, Kasio, dobra? Narzekasz na mnie, byś mógł przez numer i zadzwonić. Do Rafała również dzwoniłeś. Ja w ogóle nie dzwonię do twoich kolegów. Ja tylko powiedziałem, że sobie nie życzę, bo mam 51 lat, żebyś ty mnie publicznie obrażał, bo ja ci nic złego nie zrobiłem. A czym ja cię obraziłem? W wielu swoich wypowiedziach. No gdzie? Sobie po prostu tego nie życzę. No, no ale gdzie cię obraziłem? Panowie, nie jest to rozmowa na tej konferencji. Chciałbym na tym... Ale dobrze, no to ja jeszcze chciałbym wyjaśnić, czemu nazwisko Poborek to jest złe. Wyjaśnij mi, bo ja tego nie rozumiem. Bo jesteś ode mnie 20 lat młodszy. Ja nawet... On do niego mówi Poborek? Czemu Poborek? Skąd się to kurwa wzięło? Bo ja nie rozumiem genezy. Dlaczego to jest nawiązanie? Podchodząc do ciebie, nie mówię do ciebie Życiński. I na tym kończymy. Nie miał panowie, nic tego, bo panowie, na swoim kanale. Kasio, vlog. Kasio. Adamek, Bandura, Borek. Sam się podpisujesz na swoim kanale. To jak ludzie mają do ciebie mówić? Kasio, i na tym ten panowie kończymy, bo to jest konferencja. Sam się podpisujesz Kasio. Na swoim kanale. Bo ja Kasio. Tego nie rozumiem. No jak można się... Ja jakbym się podpisał u siebie, jak mnie Fame czasem podpisuje Kasio, ja czasem Dom Kasio. I by podpisali Życiński, nic bym do tego nie miał. Skoro sam się na swoim kanale podpisuje... Kasio, to słuchaj, być może... ze mną panowie, podajesz panowie. Mi rękę, mówisz cześć Mateusz, to chciałbym, żeby w ten sposób... Ale każdy ciebie kojarzy jak Borek, wiesz ilu jest Mateuszy? Mój trener to Mateusz, mój brat to Mateusz i setki innych. Nie no, tak żarty żartami, to akurat ja nie pamiętam jak na imię ma Borek. Ja też mówię Borek. Mówię po nazwisku, bo no nie wiem kurwa, bardziej zapada w pamięć, no. Po tym jak ja bym powiedział, ty podoba wam się jak Mateusz komentuje, to nikt by nie wiedział o kogo chodzi. A jak powiesz kurwa Borek, no to nie no, to... Ja wiem, że jest powiedzenie po nazwisku to po pysku, ale kurwa, no XD, nie? A wiesz, dobra, jest, panowie, wiesz, panowie, bo to jest... A to nie, Kasio! Jest Borek Fałęcki. Panowie, Borek, proszę już... Borek. Dobra, panowie, koniec. Bo to nie jest, bo to nie jest wasza konfrontacja, Kasio. Kasio, proszę cię. Być może... Ja miał jeszcze z nim konfrontację. Właśnie, być może będzie... A, wy będziecie mieli konfrontację, także... Także słuchajcie, wtedy... Tak, Kasio. Do moich kolegów. Wtedy sobie to wyjaśnicie. Do nikogo nie wyzwania. Bo dzisiaj mamy... Słuchajcie, panowie, proszę, że sobie tego nie życzę i na tym skończę. Panowie, i na tym kończymy. Kasio, 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 proszę już, okej. Okay. Słuchajcie, proszę, już o koniec, tutaj macie też swoich przeciwników. Tak, żarty żartami, tutaj taka rada, ja może za Kasiuszem nie przepadam, nie lubimy się prywatnie, nie ma co pierdolić, ale ja dam mu radę, bo mi zależy na życiu i zdrowiu otoczenia. Niech on uważa, co mówi do wielkiego Bora, bo wielki Bor zna między innymi Kizo. I ogólnie wielki Bor, no jest takim, no jest gangsterem, no nie napierdolił, jest gangsterem, więc też ja bym nie chciał, żeby to się źle skończyło. Robię to, dziecka niepotrzebna mapa mi. Dawno zarabiałem siano na tym, co odkryli dziś. Ja sprzedaję, ty kupujesz, zobacz komu rośnie zysk.